Siemaneczko, Benek z tej strony. Witam serdecznie w kolejnej części UFO Enemy Unknown. Jak pamiętamy, na Hawajach mieliśmy terror. W tym momencie opracowywane są właśnie obrona laserowa. Celność 60, wartość obrony 600. O, w tamtej Gaussa było 500. Czyli powodzenie obcych dobrych. I co teraz? I co teraz? Najpierw może inżyniera. Ciekawe, co inżynier nam powie. Duże, o ja. I ono leci, moim zdaniem, na terror. Gdzieś będziemy mieli terror. W Ameryce Południowej? UFO zniknęło z radaru. Powrót do bazy. Jest jasne, że na Ziemi walczymy w przegranej bitwie. Mordy obcych są przytłaczająco liczne. Hordy, boże, mordy. Najlepsze, co możemy zrobić, to spowolnić ich inwazję. Jedyna nadzieja ludzkości jest zniszczenie obcych poprzez zaatakowanie ich źródła. Nasze badania wskazują na istnienie pobliskiej bazy operacyjnej w obrębie Układu Słonecznego. Z licznych badań nad obcymi wynika, że jest to centrum starożytnej cywilizacji, starszej nawet od ludzkiej historii. Musimy zlokalizować to miejsce jak najszybciej. W związku z tym musimy pojmać i przesłuchać lidera obcych, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Większe UFO prawdopodobnie mają na pokładzie co najmniej jednego lidera. No my na szczęście już jednego mamy. Jest tutaj. Nam potrzebny medyk. Lider na końcu. No ale jestem bardzo ciekaw, cóż takiego nam przyniosą badania nad tymi żywymi istotami. Sektoid medyk. Chtonita. Aha, sektoid medycy nam mówią o innych rasach jeszcze. Aha, okej. Chtonici to krzepka rasa obcych, dobrze przystosowana do pracy fizycznej i trudnych warunków środowiskowych. Najchętniej żyją w podziemnych kompleksach i słabo widzieliby w dzień, gdyby ich nie implanty oczne. Ich inteligencja jest przeciętna, ale więcej niż wystarcza do prowadzenia wojny przeciw ludzkości. No to nawigator. Oj, nie transporter, tylko myśliwiec. Zestrzelone. Będziemy lecieć na misję? Nie, też nad wodą. Ale szybko. Dosłownie. I terror w Asuncion. Po raz któryś już terror w Asuncion. Lećcie, ale niestety terror będzie w nocy. No, szkoda. Bardzo szkoda. Się uparli na to Asuncion. Patrzcie, ile tutaj tych miast jest. Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago, La Paz. No i co? No i jazda. O rany. Szaraki. No to słaba sytuacja teraz. Słaba sytuacja. Ale szczęście, żerenia cała. Oj, tak. Dzieliście to.
mocno stał. Normalnie, kurczę, w szoku jestem. Pokażcie, on jeszcze ma jakieś punkty, ma, może odejść kawałek. A teraz drugi. Brak linii strzału, nie mogę wierzyć w to. Zejdź tak. Odwróć się i strzelaj. Coś pięknego. Wyeliminowane trzy trudne cele na sam początek. Coś pięknego. No taktycznie to była akcja najwyższych lotów. Tu mamy koniec mapy. W tą stronę troszeczkę trzeba będzie iść. Dobra. O kurde! Znowu zginął jakiś człowiek. O, ten jest kurczę ranny. Hej, no jest ranny i z pomocą przyjdzie mu Chiara Caruso, bohaterka. No, ty mogłabyś odejść. A to Przemek. To Przemek zniszczył tego ufoka. Pięknie. Dwa razy jest. On Niheino ma zatamowane krwawienie. Czyli wszystko gra. Renia. Fajne te szaraczki. Chyba moje ulubione ze wszystkich postaci w grze. Na trzy strzały był. Mocarz. Tutaj na pewno też był jakiś. Bo widać było strzały. Jest, widzimy. Stoi szaraczek. Przemas 16 punktów może oddać strzał. Aj, szkoda. Ale może oddać strzał Benjotti. Patrzcie! Ten słupek przeszkadza, nie! Ale było blisko. Ale było blisko. No nie, dookoła poszedł, nie mogę. Ej, Wiktor... Patrzcie. Ile on ma tych strzałów?
Co to jest gdzieś następny? Tu jest następny, proszę bardzo. To już będzie on, Niheino, miał trzeciego ubitego? Nie wierzę, trzeciego w ciągu misji jednej uwalił. Ale nadzwyczaj sporo ich tu było. W tej okolicy. Jeden na dachu, jeden tu w domku, jeden tutaj. Jeszcze to UFO kręt takie charakterystyczne. To jest największa zmora. Coś mi się wydaje, że na tym nocnym terrorze sporo osób padnie. No tutaj jest ten szaracz, już głupi. Głupi szaraczuś. Dobra, ty już szedł, teraz Przemek, tak? No, zostawimy to tak na wszelki wypadek, jakby nagle szaraczkowi chciało się wychodzić z strzelać do tego pana. Oj, kolejny człowiek nie żyje. Kurde są! Tutaj też coś się ukazywało, na pewno. O-o! Brak linii strzału. Teraz jest linia? O cholera! Osiemnaście punktów. Oj, kurde, zabrakło mu ruchów. No, szlak by trafił. Wiedziałem. Jest! Nie no, kurczę, tu pogratulować pani naszej kapitan. A, właśnie. Tego się, kurde, spodziewałem. No, chyba nic z tym już nie zrobię dzisiaj. O nie! O nie! O ja!
Wiktor wpadł w szał. Niedobrze. Przemek. Nie. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć, że tak to się skończyło. Ale jest jeszcze Benek. O, pięknie. Tutaj jest to UFO, kurczę, tam też jest to UFO. Masakra tutaj jakaś jest. Chyba najlepiej w to strzelać. I Szarak zginął przy okazji. To było dobre posunięcie. To było bardzo dobre posunięcie. Jest jeszcze troszeczkę tego miejsca. A się przekręcił. O, ty widzisz to UFO, nie? Tutaj, kurde, człowiek, kolejny człowiek zginie. Wiktor jest w dużym niebezpieczeństwie. Miejmy nadzieję, że UFO skupi się na tej dronie tutaj. Muszę po prostu podejść jak najbliżej. W zasadzie tutaj też. Dobra. Tutaj stał jeszcze jeden. I mu się oberwało. Kurczę, ale daleko to jest. Świetnie! Ciekaw jestem, czy są jeszcze jacyś obcy. Wiktor. No już nie ma żadnego. Przypuszczam, że będą panikowały. Jeśli gdzieś jeszcze jakiś miałby być. To myślę, że będą panikowały. No tutaj jeszcze mogą być. Jednak.
No i schował mi się gdzieś i będzie teraz jazda. Wracaj się, idź do góry. Ty może tutaj być też. Wiecie co? No, Renia. Kurde, gdzie on może być? Jasna cholera. O nie! Jak ono tam się dostało? Przecież ono nie jest w stanie wjechać przez drzwi. Co? Jest tam gnojek. No, piękna sprawa. Dobra, można kolejeczkę kończyć, bo to ostatni pojazd, jaki chyba nam został tutaj na tej misji. Ludzi trochę przeżyłeś. Boję, że on teraz strzeli, jak podejdę do okna. Ale szczęście. O. Teraz jest dobrze. Liczyłem na to. Byliśmy normalnie tutaj takiego fuksa przed momentem. Ech.
Łoty w mordę! Jeszcze jedno! O kurde. To jest niewiarygodne. Nie wiem, co teraz robić. Nie uda mi się uratować. Wszystko, co mogę zrobić, to chyba w ten sposób albo kucnąć nawet, o. No i liczyć na łut szczęścia. On ma 22 życia. On zginie, jak to UFO spadnie i wybuchnie. Na 100%. No właśnie, a tamten chyba nadal fest ranny, co? Trzeba będzie coś zrobić z tym. Ciekaw jestem, czy to UFO będzie w stanie wydostać się z tego budynku. Ten spodek w sensie, może to nie UFO. Chociaż UFO, Unidentified Flying Object, także... Także można to nazwać UFO-em. Chodź, Steven Thompson. Już się bawił, drugie rany dostał nasz kolega. Żeby tylko nie zemdlał. Tu się w ogródeczku schował jakiś koleś. No, 22 życia miał przed chwilą, już ma 20, czyli krwawi. 2 rany na tułowiu, już powinno być ok. Natomiast tutaj ta moja... A najlepszym wyjściem będzie z tego wejście, myślę... O! No właśnie. Już go mamy. Nie musieliśmy długo czekać i go podchodzić tutaj. Oj nie! Już miała ciepło. Jakie szczęście! Piętnaście życia, Ciara Caruso. Koniec. Ja pierniczę by. Oj, działo się, działo. Patrzcie, ile wybuchów było na planszy. 9 zwłok z 13 znaleziono zaledwie.
Strzały plus 4 renia. Niesamowita będzie. Ale Przemas, Caruso i Heino. No, ten Heino. Wstęga najdłuższej nocy. Pierwsze ordery. Czwarty order, krzyż wojskowy. Nocny łowca Przemas. Wracać z Asuncjony. Już drugi raz. Urany, a ja was, moi drodzy... O, sektoid inżynier. Analiza części sektopoda. No, to on będzie mi przekazywał rzeczy na temat nieżyjących form. Robot ma mocną konstrukcję z twardym pancerzem, który jest zdolny stawić opór większości rodzajom broni. W szczególności broni plazmowej. Jednakże delikatne obwody wydają się szczególnie podatne na uszkodzenia z broni laserowej. Bateria eleryjna. No i dobrze. Nie będzie bateria eleryjna. Okej. A ja was, moi drodzy, żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.